Cześć ludziska, witam was ponownie w Kotorze, wracamy do rozmowy z Mirą. Nie na to, żeby ten smród bardzo się martwił. Say I've gotten used to it. This is actually perfume compared to how the rest of the docks smell. Dobra, starczy gadania, przejdźmy do sedna sprawy. You know, Visquis is arranging a trap for you in the Jek-Jek Tar. No surprise there. Thing is, he intends to cut the bounty hunters out of the loop and deliver you to Goto personally. Not smart from where I'm standing. I co zamierzasz z tym zrobić? Well, for one thing, you're going to stay here, and I'm going to meet with Visquis instead. Nie, nie sądzę. Well, actually, you really don't have much choice. That smell you noticed when you came in? Yeah, it's filtering through your lungs right now. Anybody without olfactory blockers like I have is going to start feeling dizzy and eventually fall unconscious. Good night, Jedi. Let me just take that environment suit, and I'll be back soon. No pięknie, Mira nas wykiwała. Nie, ty kurczę, śmierdzący głowy. I mam Mirę. Mira jest troszeczkę na naszej stronie. Mira oczywiście także może zostać Jedi. Co mnie cieszy, tylko że u niej warunkiem jest dostanie się na... no! U niej warunkiem jest pojechanie na Korriban. Mira, Mira, moja droga. Gracie, powiedzmy, że niech będzie. To jest zalecane. Zręczność. Poziom troszeczkę inteligencji dla niej. Też mam tak wysoki poziom tutaj, że... trochę tego będzie. Zalecane. Dwuręczność w walce. Też tak myślałem, że właśnie ta dwuręczność będzie potrzebna. Umiejętności. Atuty. Dam ci poprawiony grad ciosów. Na inteligencję plus 3. Świetnie, mamy kolejny punkcik. Gdzie on troszeczkę lepiej będziemy ją levelować. Spostrzegać do 16. Zalecony potężny atak. Nie. Ja bym wolał już maksymalnie grać ciosów, żeby jak najwięcej obrażeń zadawać. Zróbmy tak. Osiemnaście. Dalej dwuręczność w walce będziemy jej rozwijać. Dalej tego poziomu kurczę ma. Zobaczcie, ona była na 7 poziomie. Więc tutaj tak naprawdę można pomyśleć, że powinniśmy tutaj być właśnie na tym 7 poziomie. Naprawę ci wzmocnimy. A tutaj kurde przyleciałem na akurat 20 którymś. Cały ja. Maksymalna dwuręczność w walce. Jeśli nie jest, ona jest rozwinięta właśnie już na maksa. Tak jak powinna być od samego początku. Wytrwałość tobie damy. Zręczność plus 4 masz. Tak, jeden punkt zostaje już teraz, co mnie bardzo cieszy. Zamiast ci dać na przykład zabezpieczenia jeden punkcik.
Atuty. To jest potężny. Pistolet blaserowy, skupienie na tym ci damy. Okej, akceptacja. I to już jest wszystko. Mam 22 poziom, dziewczyna. Należnie wyrzutnie, Boże. Wczepy nic. Aha, nic nie mogę jej dać. O, w tamtą stronę są te komnaty. Jak to przyspieszyli? Oczywiście nasz przyjaciel nie wie, że to Mira idzie. I tu jest wejście. Ha, surprise, motherfucker! Good eyes, Hanhar. No wonder you're still number two on Nar Shaddaa. Numer dwa. Yeah, and maybe you'd like to explain why you've decided to backstab Goto and claim the Jedi for yourself. You signed on with Boba the Hutt? Visquis, you're dumber than I thought. There's no way Goto won't find out. Hanhar jest z Wogi, interesujące. Yeah, right. I'm not telling you where the Jedi is. It's my bounty, and that means he's under my protection. No i pławka się uaktywniła. No niestety przyjdziemy, bo przyjdziemy. Na bazie na Hanhara zastanawiam się, co się stało z Mission i z Albarem. I know you can hear me. The numbness you feel should be wearing off soon, but not before we've spoken. When I first heard you were on Nar Shaddaa, I didn't quite believe it. I didn't think anyone could track me here, but I see I underestimated you. No, I've watched you as you have traveled the refugee sector. I've seen what you have done, what I refused to do. Even exiled, you are more a Jedi than I. If anything, know that your actions have convinced me I can stand by and watch no longer while the exchange closes its grip on this sector. I know a young woman went to meet with Visquis in your place. He will not negotiate with her. He will kill her. I intend to rescue her. I will return shortly, or not at all. If you have come to this moon for answers, or for revenge,
then you will follow me. For if I fail, then you will be denied both. Dobra, wstawaj, Red. No proszę, czyli to była krywka Miry. Czyli się opędzlujemy wszystko, co ona ma. Termodetonator, pakiet... Co? Kondycja, umiejętność, spożywacze, programowanie, programowanie... Nie. Trwała siła, to jest lepsze. Dobra, zatem ruszamy w pomoc naszą Mirę. Bo dziewczynka poszła zamiast nas. No i spotka niż Jedi tutaj przyszedł. Chcemy zobaczyć. Oj, Mira, Mira, Mira. O, przede wszystkim maska tlenowa. Oczywiście, że też dostaniemy nową moc tutaj od Krei. Ale przezorny zaszł ubezpieczony. Ra. Trzeba się pozbyć kantoru na zawsze. No, nie mogę. No i Kreja. Listen to me. Clear your thoughts. Próbuję zachować świadomość. Still you're breathing. Let the trace amounts of air in your lungs hold you. The force can sustain you. Listen to it. Let it keep you alive until you reach safety. Nie mam osłonę. Nacuję się nowej mocy. Kontrola oddechu. Chroni się przed wszystkimi obrażeniami od trucizny na ograniczony okres czasu. Kosztem punktów mocy. Technique similar to the healing trance. Some Jedi can hold their breath for hours. Even days. No nie może, masz rację. Chciałbyś. Możesz zobaczyć toksyny, które są wdychane lub wchłaniane przez skórę. Kontrolą oddechu wybierz tę moc i użyj jej, aby przejść na Jak-Jak-Tar. Worek to jest. Co, odwrócimy się. O, i to jest właśnie kontrola oddechu. Będę się głównie leczyć z pakietami medycznymi, które się mam. Za tymi zaawansowanymi. Za 93, całkiem dużo nam to oddaje. Tylko właśnie warto czasami pakować w leczenie ran.
wykonajmy to. Monster do z grą czy silnikami, nie wiem. Mi się tym błazem. Leczenie? Słuchaj, nie muszę tego nosić, więc... To jest fazja charyzma. Dobra. Mam czarny łeb. Tamten padł w nim gdzieś, bo odbiliśmy jego blaster. A, nagin. Już mam sport tych pakietów, więc mogę na spokojnie używać. No, ty nie chcesz się bić, okej. Okay. Świetnie, pakiet reanimacyjny, to się przyda. Zatem do kolejnej drzwi. Serio? Zostaję w tylu. A mi ledwo co robią. Właśnie się taki wielki wybuch, który by ich wszystkich tutaj zniszczył. Krzykniemy się na nich. Tak mało zdaje. Nie umysłu pol zastoju. Mam mało mocy. A je doświadczenia to będzie wow. 10 to jest 1000 doświadczenia. Chyba nie 1250. Za jednego, za 10. A ich trochę tutaj jest. Jakie to jest piękne. Aż mi się łezka po tym zakręciła. Gincie. Ciała poznikały. Dwa pakieciki lecznicze, kontrola oddechu. Czyli mogłem użyć tej medytacji bitewnej. Jeszcze. Zapraszam. No jak chcecie zginąć, proszę bardzo. Wszyscy zginiecie. A tak nie chciałem z nimi walczyć. Faj, no fajne stworki. No jak tam nie chcą, to proszę bardzo. Dobra. Zróbmy saveika sobie tutaj. I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę, trzymajcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, cześć, pa!